Cześć, cześć. Dzisiaj bardzo krótko i rzeczowo na temat Glowy Skin, Water Skin, Glow Skin. Mam dwa produkty, które mi się bardzo dobrze sprawdzają w tym temacie. Jest to marka Skintra. Skintra to jest marka Cosibelli, z tego co kojarzę. Mam dwa produkty, które umożliwią Wam właśnie ten efekt i ja te produkty używam od 1,5 roku przez cały czas niezmiennie. Czasami tam zmienię sobie, wiadomo, żeby przetestować coś innego, natomiast te są w mojej pielęgnacji every day, every night, cały czas. Pierwszym produktem, który nie do końca na początku lubiłem, jest to Skintra Your Skin Drink Up i on ma w składzie, już Wam mówię, fermenty 15%, probiotyk 2%, azaloglicyna 3%, niacinamidy 5%. Jest to forma takiej emulsji. Ja tutaj z Marką troszeczkę koty żarłem, bo powiedziałem, że to jest emulsja, a nie krem. Z tego względu, że on jest bardzo, bardzo płynny. On daje właśnie taki glowy skin i to się tak utrzymuje przez połowę dnia. Później trochę gdzieś tam się wchłania ten glow, natomiast dalej jest ona świeża, taka odbijająca światło, przyjemna. Sam krem w sobie, z tego względu, że ma niacynamid i probiotyki, działa łagodząco, kojąco na skórę, więc ten rumień jest troszeczkę zniwelowany. Bardzo lubię jako taki nawilżacz, a jeśli czuję, że moja skóra jest bardzo taka podrażniona, to jest to fajna forma serum, na przykład pod Drunk Elephant Lala Retro z ceramidami. Drugi krem jest to Let Your Skin Feed On i tutaj mamy również fermenty, mamy prebiotyki 1%, ceramidy i mocznik 1%. Jest to krem o bardzo, bardzo maślanej formule, takiej smalcowatej. Daje znacznie większy glow niż to, bo on daje taką okluzję. Moment. Która chroni barierę skóry, która po prostu otula skórę, mocno nawilża, mocno ujędrnia, mocno działa naprawczo. Dlatego, jeśli chcecie mieć Water Skin Glow, bardzo popularny teraz termin, to śmiało bierzcie, to nie jest sponsorowane, sam sobie kupuję te produkty. Nie są super wydajne, ale myślę, że to jest taka konkretna pielęgnacja dla skór wrażliwych, normalnych i każdych pięknych skór, ale wrażliwych. Na przemian na przykład z retinolem czy kwasami jest jak znalazł. Dzięki za dzisiejszy filmik. Trzymajcie się i zapraszam na mojego Instagrama.